Wieczór na przedmieściach zapowiadał się spokojnie. Dom, w którym miało odbyć się przyjęcie, otaczał starannie wypielęgnowany ogród. Wysokie żywopłoty skutecznie odgradzały mieszkańców od ciekawskich spojrzeń sąsiadów, a bujne kwiaty kwitnące w rabatach dodawały całemu miejscu elegancji. Na tarasie rozstawione były stoły przykryte białymi obrusami, na których połyskiwały kieliszki i srebrna zastawa. Delikatne lampiony zawieszone wzdłuż alejek tworzyły atmosferę spokoju, choć dla Elizy ten wieczór był czymś więcej niż tylko zwykłym spotkaniem rodzinnym. Eliza, żona Michała, przechadzała się nerwowo po ogrodzie, poprawiając co chwilę fałdy swojej długiej, ciemnoniebieskiej sukni. Wokół krzątali się goście, witali się serdecznie i wymieniali uprzejmości. Dla Elizy każda z tych chwil była wyzwaniem, ukrywała swoje napięcie za uprzejmym uśmiechem, ale w jej oczach odbijał się smutek. W powietrzu czuła się atmosfera wyczekiwania, jakby wszyscy zgromadzeni byli gotowi na moment kulminacyjny wieczoru. Elizo, kochanie, gdzie jesteś? Rozległ się głos Michała z wnętrza domu. Eliza wzięła głęboki oddech i ruszyła w stronę tarasu, gdzie goście już zaczęli zajmować miejsca przy stołach. Michał, jej mąż, stał przy boku swojej matki, Marii. Była to kobieta o surowym wyrazie twarzy i nienagannej postawie. Maria zawsze trzymała rodzinę w ryzach, a jej zdanie było traktowane jak świętość. Nawet Michał, mimo swojej dorosłości i samodzielności, wciąż podświadomie dążył do zadowolenia matki. Kiedy Eliza weszła na taras, poczuła, jak na jej plecach pojawiają się krople zimnego potu. Wiedziała, że dla Marii każdy błąd, każde nieodpowiednie zachowanie synowej to punkt w osądzie, który rósł od lat. Dlatego starała się nie dać po sobie poznać, jak bardzo jest zaniepokojona. Na twarzy miała wyćwiczony uśmiech, choć w jej oczach można było dostrzec zmęczenie. Elizo, czy mogłabyś podać gościom wino? Zapytała Maria, jej głos był uprzejmy, ale w tle pobrzmiewało wyraźne polecenie, a nie prośba. Oczywiście, odpowiedziała Eliza, starając się, by jej głos brzmiał radośnie. Podchodząc do barku, Eliza spojrzała w stronę Michała, który, zdawałoby się, w ogóle jej nie dostrzegał. Był całkowicie pochłonięty rozmową ze swoim kuzynem, który niedawno wrócił z zagranicy. W ciągu ostatnich kilku miesięcy takie zachowanie stało się dla niej normą. Michał coraz rzadziej poświęcał jej uwagę, a jego chłód i dystans rosły z każdym dniem. Podając kieliszki wina, Eliza nie mogła przestać myśleć o tym, jak bardzo ich życie się zmieniło. Kiedyś wszystko wydawało się być takie proste, kochali się, wspierali nawzajem. A teraz? Teraz czuła się, jakby była tylko cieniem osoby, którą kiedyś była. Maria, widząc, jak synowa krząta się między gośćmi, podeszła do niej bliżej, przyciągając na chwilę uwagę kilku osób. Elizo, wyglądasz na zmęczoną. Może powinnaś trochę odpocząć? Zaproponowała, ale w jej głosie nie było troski. Była to raczej uwaga mająca podkreślić słabość Elizy. Dziękuję, ale poradzę sobie, odpowiedziała cicho Eliza, zmuszając się do kolejnego uśmiechu. Maria wzruszyła ramionami, jakby uznała, że dalsza rozmowa nie ma sensu, i wróciła do swojej grupy, pozostawiając Elizę samą. Michał nadal był pochłonięty swoją rozmową, nie dostrzegając zmagań swojej żony. Eliza wzięła głęboki oddech i spojrzała w stronę ogrodu. Czuła się tak, jakby była tu zupełnie nie na miejscu, obca wśród ludzi, którzy kiedyś byli jej bliscy. Przyjęcie rozwijało się dalej, goście zajmowali się rozmowami, śmiali się i żartowali, a Eliza, choć uczestniczyła w spotkaniach, czuła się coraz bardziej wyobcowana. Wokół niej rozgrywały się sceny pełne beztroski i radości, ale w jej sercu gromadził się cień, który rósł z każdym mijającym dniem. Każdy śmiech gości, każde spojrzenie Marii zdawało się być skierowane przeciwko niej. Maria, z nieodłączną czujnością, obserwowała każdy ruch swojej synowej, czekając na moment, w którym będzie mogła jej coś wytknąć. W pewnym momencie Michał zwrócił się w stronę Elizy, przerywając jej zamyślenie. Elizo, podejdź na chwilę, zawołał, a w jego głosie było coś, co sprawiło, że poczuła niepokój. Przy stole, gdzie siedzieli Michał, Karolina, jego siostra i kilka innych osób, atmosfera była wyraźnie napięta. Karolina, z delikatnym uśmieszkiem na twarzy, popijała wino, patrząc na Elizę z wyższością. Co się dzieje? Zapytała Eliza, podchodząc do stolika. Rozmawiamy właśnie o twojej pracy, zaczął Michał, a jego głos był pełen ironii. Karolina mówiła, że jej koleżanka z pracy właśnie awansowała na kierownicze stanowisko. A ty? Co z twoją karierą?
Zapytał, patrząc na nią z wyczekiwaniem. Eliza poczuła, jak jej serce zaczyna szybciej bić. Wiedziała, że to nie jest zwykłe pytanie, ale raczej krytyka zamaskowana pod płaszczykiem niewinnej rozmowy. Michał nigdy wcześniej nie interesował się jej pracą w tak bezpośredni sposób, a teraz, przy wszystkich, postawił ją w trudnej sytuacji. Pracuję nad kilkoma projektami, ale wiesz, że to wymaga czasu, odpowiedziała, starając się zachować spokój, choć wewnątrz wrzało w niej od emocji. Karolina, widząc jej reakcję, nie mogła powstrzymać się od uszczypliwego komentarza. No tak, ale może powinnaś postarać się bardziej? W końcu minęło już tyle czasu, a nadal jesteś na tym samym stanowisku, powiedziała z uśmiechem, który nie sięgał jej oczu. Eliza poczuła, jak coś w niej pęka. Była gotowa odpowiedzieć, ale wiedziała, że każda próba obrony może tylko pogorszyć sytuację. Dlatego zamiast tego, zmusiła się do uśmiechu i odpowiedziała. Robię wszystko, co w mojej mocy. Czasem trzeba po prostu być cierpliwym. Michał wzruszył ramionami i wrócił do rozmowy z kuzynem, jakby nie zauważając, jak jego słowa zraniły żonę. Eliza stała przez chwilę w milczeniu, czując, jak jej świat zaczyna się rozpadać na drobne kawałki. Czuła, że nie jest w stanie sprostać oczekiwaniom ani męża, ani jego rodziny. Od miesięcy czuła, że coś między nimi się zmienia, ale teraz, w tej chwili, zrozumiała, jak bardzo się od siebie oddalili. Michał, może Eliza potrzebuje wsparcia, a nie krytyki? Wtrącił nagle jeden z kuzynów, próbując rozładować napiętą atmosferę. Michał spojrzał na niego z chłodnym uśmiechem. Może, ale w życiu czasem trzeba też być realistą, odpowiedział, wyraźnie dając do zrozumienia, że nie zamierzał łagodzić swojego stanowiska. Eliza poczuła, jak jej ręce zaczynają drżeć. Chciała uciec z tego miejsca, ale wiedziała, że nie może tego zrobić. Dlatego stała tam, zmuszając się do uśmiechu i słuchania dalszych rozmów, które już nie miały dla niej znaczenia. Wieczór ciągnął się w nieskończoność. Goście byli zajęci sobą, a Eliza odliczała minuty do końca tego koszmaru. W jej głowie wciąż rozbrzmiewały słowa Michała i Karoliny, które wbijały się w nią jak ostre igły. Czuła się upokorzona i bezsilna, ale wiedziała, że nie może pokazać swoich prawdziwych emocji, nie tu, wśród tych ludzi. Gdy goście zaczęli się rozchodzić, Michał nagle podszedł do niej. Jego twarz była napięta, a w oczach Eliza dostrzegła coś, czego nie widziała od dawna: chłód, dystans, a może nawet niechęć. Bez słowa wziął ją za rękę i poprowadził w stronę pustego salonu, z dala od ciekawskich spojrzeń. Musimy porozmawiać, powiedział cicho, ale jego ton nie pozostawiał miejsca na sprzeciw. Eliza czuła, jak jej serce zaczyna bić szybciej. Czuła, że nadchodzi coś, co zmieni ich życie na zawsze. Z trudem próbowała opanować oddech, starając się nie dać po sobie poznać, jak bardzo jest przerażona. Michał, co się dzieje? Zapytała, gdy tylko zamknęły się za nimi drzwi. Michał wziął głęboki oddech i spojrzał na nią surowo. Elizo, ile jeszcze mam czekać, aż coś się w naszym życiu zmieni? Zapytał, a w jego głosie brzmiało rozczarowanie, a może i gniew. Mam dość tego, że zawsze muszę ciągnąć wszystko na swoich barkach. Nasze małżeństwo to nie to, czego oczekiwałem. Eliza poczuła, jak jej serce pęka. Jego słowa były jak cios w samo serce. Przez lata starała się być idealną żoną, spełniać jego oczekiwania, ale teraz, w tej chwili, zrozumiała, że jej wysiłki były daremne. Ale, przecież staram się, odpowiedziała, ale Michał jej przerwał. Starasz się? Czy naprawdę? Bo ja widzę tylko, jak ciągle się z czymś zmagasz, a nasze życie stoi w miejscu. Jego słowa były zimne jak lód. Może to ja jestem problemem? Może popełniłem błąd, żeniąc się z tobą? Te ostatnie słowa były dla Elizy jak nóż wbity prosto w serce. Czuła, jak cała jej siła opada, jakby coś w niej umarło. Michał, wyszeptała, nie mogąc znaleźć słów, które mogłyby go przekonać. Ale Michał już nie słuchał. Odwrócił się i wyszedł z pokoju, zostawiając Elizę samą, zrozpaczoną i zdezorientowaną. Stała przez chwilę w bezruchu, próbując zrozumieć, co się właśnie wydarzyło. Słowa Michała dźwięczały w jej głowie jak echo, które nie chciało ucichnąć. Może popełniłem błąd, żeniąc się z tobą? Te słowa były najgorsze, jakie mogła usłyszeć. Eliza nie była w stanie zareagować. Z trudem zrobiła krok do przodu, ale nogi odmówiły jej posłuszeństwa.
Całe jej ciało zdawało się być zaciśnięte w jednym wielkim węźle bólu i rozpaczy. Powoli osunęła się na podłogę, tracąc kontakt z rzeczywistością. Wszystko wokół niej zniknęło, a ona poczuła, jak ogarnia ją ciemność. Goście, którzy byli jeszcze w domu, zauważyli, że coś jest nie tak. Gwar rozmów stopniowo cichł, a Maria, widząc Elizę siedzącą na podłodze, podeszła do niej z wyrazem dezaprobaty na twarzy. Dla Marii takie zachowanie było czymś nie do przyjęcia, zwłaszcza w obecności rodziny i bliskich znajomych. Co ty robisz? Wstawaj, wszyscy na ciebie patrzą. Powiedziała surowo, próbując podnieść synową. Ale Eliza nie reagowała. Jej wzrok był zamglony, a oczy patrzyły w pustkę. Jakby dusza opuściła jej ciało. Nie miała siły, by odpowiedzieć, ani nawet zareagować. Była jakby zamrożona w czasie, zbyt przytłoczona bólem, by cokolwiek zrobić. Maria spojrzała na nią z mieszanką gniewu i zdziwienia. W jej oczach pojawił się cień współczucia, ale szybko go stłumiła. Dla niej to było kolejne potwierdzenie, że Eliza nigdy nie była odpowiednią partią dla jej syna. Zawsze uważała, że Michał mógł znaleźć kogoś lepszego, kogoś bardziej odpowiedniego. Teraz, w tej chwili, miała kolejną okazję, by to sobie potwierdzić. Michał! Zawołała w stronę salonu. Twoja żona, coś z nią jest nie tak. Michał podszedł, ale jego twarz nie wyrażała troski ani zmartwienia. Wyglądał raczej na zmęczonego całą tą sytuacją. Zostaw ją, mamo, powiedział zimno. Po prostu musi dojść do siebie. Maria spojrzała na syna z dezaprobatą, ale posłuchała go. Goście zaczęli opuszczać dom, niezręcznie omijając miejsce, w którym siedziała Eliza. Nikt nie chciał angażować się w coś, co wyglądało na rodzinny dramat. A Michał? On po prostu odwrócił się i odszedł, jakby nic się nie stało. Eliza nadal tkwiła w miejscu, jakby zamarła w czasie. Wszystko wokół niej było rozmazane, głosy dochodziły jakby z oddali, a jej myśli były chaotyczne i pełne bólu. Była jak zagubiona w ciemnym tunelu, z którego nie potrafiła znaleźć wyjścia. Tamta noc była punktem zwrotnym w życiu Elizy. Po niej wszystko zmieniło się diametralnie. Michał, choć formalnie nadal byli małżeństwem, zaczął coraz bardziej oddalać się od niej. Unikał rozmów, spędzał więcej czasu w pracy lub poza domem, jakby szukał każdej możliwej okazji, by nie być blisko niej. Dla Elizy każdy dzień stawał się walką z samotnością i poczuciem beznadziei. Próbowała rozmawiać z Michałem, ratować ich związek, ale jego obojętność była niczym mur, który oddzielał ich od siebie coraz bardziej. Każda próba rozmowy kończyła się fiaskiem. Michał był nieobecny, zamknięty w sobie, a jego słowa były chłodne i pozbawione emocji. Michał, nie możemy tak żyć, powiedziała pewnego wieczoru, gdy wrócił późno do domu. Musimy porozmawiać, znaleźć rozwiązanie. Michał spojrzał na nią zimno, jakby jej słowa były dla niego tylko kolejną uciążliwością, z którą musiał się zmierzyć. Elizo, ile razy mam ci mówić? To wszystko nie ma sensu. Może po prostu powinniśmy to zakończyć. Słowa te były dla niej ciosem, ale w głębi serca wiedziała, że nie ma już innej drogi. Zrozumiała, że Michał już dawno przestał ją kochać, że ich związek jest tylko formalnością, której nikt z nich nie chce już podtrzymywać. Jeśli tak czujesz, zaczęła, a łzy napłynęły jej do oczu. Może rzeczywiście to najlepsze rozwiązanie. Michał nie powiedział nic więcej. Po prostu odszedł do sypialni, zostawiając ją samą w ciemnym salonie. Eliza siedziała przez dłuższą chwilę w milczeniu, próbując zrozumieć, co poszło nie tak. Zawsze starała się być dla niego najlepszą żoną, jaką mogła być. Zawsze wspierała go, nawet kosztem siebie. A teraz? Teraz wszystko to wydawało się być daremne. Kilka tygodni później podjęli decyzję o rozwodzie. Michał, choć był chłodny i zdystansowany, podszedł do tego pragmatycznie. Wszystko odbyło się bez większych konfliktów, jakby to była tylko formalność, którą trzeba załatwić. Eliza próbowała zachować spokój, choć jej serce krwawiło. Czuła, że zawiodła na całej linii, że wszystko, co miało dla niej znaczenie, rozpada się na kawałki. Po rozwodzie Eliza postanowiła zacząć wszystko od nowa. Przeprowadziła się do małego mieszkania w centrum miasta, z dala od wspomnień i ludzi, którzy przypominali jej o bolesnym rozstaniu. Przez pierwsze miesiące trudno jej było odnaleźć się w nowej rzeczywistości.
Każdy dzień był walką z samotnością i poczuciem porażki. Wszystko, co kiedyś miało dla niej sens, teraz wydawało się odległe i nierealne. Jednak Eliza nie zamierzała się poddać. Wiedziała, że musi znaleźć w sobie siłę, by stanąć na nogi. Skupiła się na pracy, rozwijając swoje projekty i zyskując uznanie w branży. Była zdeterminowana, by udowodnić sobie i innym, że potrafi odnieść sukces bez wsparcia Michała, bez ciągłego dostosowywania się do cudzych oczekiwań. Pracowała coraz ciężej, spędzając godziny na doskonaleniu swoich umiejętności i nawiązywaniu nowych kontaktów zawodowych. Odkryła na nowo swoje pasje, które kiedyś zaniedbała z powodu małżeńskich obowiązków. Wróciła do malowania, które zawsze dawało jej poczucie spokoju. Zaczęła też uczęszczać na zajęcia jogi, które pomagały jej odzyskać wewnętrzny balans. Te małe kroki, które początkowo wydawały się błahe, stopniowo przekształcały się w fundamenty nowego życia. Eliza poznała również nowych ludzi, którzy z czasem stali się jej bliskimi przyjaciółmi. Spotkania z nimi pozwalały jej na chwilę zapomnieć o przeszłości, na nowo odkryć radość życia. Powoli zaczynała wierzyć, że może jeszcze zaznać szczęścia, mimo że przeszłość wciąż była żywa w jej sercu. Każdego dnia odkrywała w sobie siłę, której wcześniej nie była świadoma. Rozwód, choć bolesny, stał się dla Elizy początkiem czegoś nowego. Przestała żyć w cieniu oczekiwań innych ludzi, zaczęła budować swoje życie na własnych zasadach. Była gotowa na nowy rozdział, pełen nadziei, ale i wyzwań. Czuła, że teraz, po raz pierwszy od wielu lat, może zacząć żyć w pełni dla siebie, nie dla innych. Minęło 10 lat od rozwodu Elizy i Michała. W tym czasie Eliza przeszła długą drogę od zagubionej kobiety do pewnej siebie i spełnionej osoby. Kariera, którą zbudowała, stała się jej dumą. Współpracowała z prestiżowymi firmami, zdobywała nagrody branżowe i prowadziła warsztaty dla kobiet pragnących odnaleźć siebie po życiowych zawirowaniach. Ale choć sukces zawodowy przyniósł jej satysfakcję, przeszłość wciąż cichym szeptem przypominała o sobie. Pewnego wiosennego poranka, kiedy Eliza delektowała się kawą na swoim tarasie, listonosz przyniósł kopertę o eleganckim wyglądzie. Przeciągnęła chwilę, zanim ją otworzyła. Zaskoczenie było ogromne, gdy zobaczyła zaproszenie na rocznicę ślubu Marii, jej byłej teściowej. Przez dekadę nie miała kontaktu ani z Michałem, ani z jego rodziną. Nie spodziewała się, że kiedykolwiek jeszcze zetknie się z nimi w takiej sytuacji. Zaproszenie było formalne, ale eleganckie, dokładnie takie jak Maria zawsze stawiająca na tradycję i wizerunek. Eliza długo rozmyślała, czy powinna w ogóle tam pójść. Przeszłość była bolesna, a rany, choć częściowo zabliźnione, wciąż mogły się otworzyć. Jednak coś w niej podpowiadało, że to może być okazja do ostatecznego zamknięcia tego rozdziału w swoim życiu. W dniu przyjęcia Eliza stanęła przed lustrem, przymierzając suknię, którą starannie wybrała. Była to długą, elegancka kreacja w odcieniu głębokiej zieleni, która podkreślała jej smukłą sylwetkę i pewność siebie. Przypomniała sobie, jak kiedyś czuła się niepewnie w towarzystwie Michała i jego rodziny, ale dziś była inną osobą. Była silniejsza, świadoma swojej wartości i gotowa stawić czoła wszystkim wspomnieniom. Dom Marii wyglądał niemal tak samo, jak 10 lat temu. Brama, przez którą kiedyś często przechodziła, wciąż skrzypiała, a ogród pełen starannie przyciętych krzewów był doskonały jak zawsze. Kiedy przekroczyła próg domu, poczuła mieszankę nostalgii i niepokoju. Z jednej strony czuła, że to miejsce już nie jest jej, ale z drugiej wciąż pamiętała każdy kąt tego domu. Goście, widząc ją, zaczęli szeptać między sobą. Była obiektem ciekawości kobietą, która kiedyś była częścią tej rodziny, a teraz pojawiła się po latach. Eliza, choć czuła na sobie ich spojrzenia, nie przejmowała się tym. Przez te lata nauczyła się, że opinie innych nie mają znaczenia, jeśli jest się pewnym siebie. Elizo! Rozległ się głos Marii. Odwróciła się i zobaczyła teściową, która zbliżała się z wyciągniętymi rękami. Mimo upływu lat, Maria wciąż wyglądała elegancko i dumnie, choć w jej oczach było coś nowego, cień zrozumienia i może nawet szacunku. Eliza spodziewała się chłodnego przyjęcia, ale Maria zaskoczyła ją ciepłym tonem. Dziękuję, że przyszłaś, powiedziała Maria, a w jej głosie nie było śladu dawnej wyższości. Nie mogłam odmówić, odpowiedziała Eliza z delikatnym uśmiechem, starając się ukryć swoje emocje. Rozmowa była uprzejma, niemal przyjacielska.
Maria wyraziła swoje uznanie dla sukcesów Elizy, choć zrobiła to w swój typowy, zachowawczy sposób, jakby starała się nie okazać zbyt wiele emocji. Dla Elizy był to pierwszy moment, w którym poczuła, że Maria naprawdę zauważyła jej wartość nie tylko jako żony swojego syna, ale jako kobiety. Gdy Eliza przechadzała się po ogrodzie, chłonąc atmosferę przyjęcia, nagle jej spojrzenie spotkało się z Michałem. Serce zabiło jej mocniej, choć nie z powodu dawnych uczuć, ale raczej z ciekawości, jak bardzo się zmienił. Michał podszedł do niej powoli, jakby obawiając się tego spotkania. Wyglądał dojrzałe i jego ciemne włosy przypruszone były siwizną, a zmarszczki wokół oczu sugerowały, że życie nie było dla niego tak łaskawe, jak kiedyś myślał. Elizo powiedział z nutą niepewności w głosie. Miło cię widzieć po tylu latach. Eliza uniosła brew, próbując ocenić, czy jego słowa były szczere, czy tylko grzecznościowe. Ciebie również, Michał odpowiedziała, starając się zachować neutralny ton. Przez chwilę stali w milczeniu, obserwując gości bawiących się w ogrodzie. Eliza poczuła dziwne uczucie, była tu z kimś, kto kiedyś był jej najbliższą osobą, a teraz był niemal obcym człowiekiem. Słyszałem o twoich sukcesach, zaczął Michał, przerywając niezręczną ciszę. Naprawdę cię podziwiam. Widzę, że znalazłaś swoje miejsce w życiu. Eliza poczuła, jak coś w niej drgnęło. Te słowa miały w sobie nie tylko uznanie, ale i cień żalu. Tak, musiałam to znaleźć, odpowiedziała, patrząc mu prosto w oczy. Ale to zajęło mi trochę czasu. Michał odwrócił wzrok, jakby nie chciał, by Eliza dostrzegła jego emocje. Wiedziała, że coś w nim wciąż walczyło z poczuciem winy. Byli kiedyś dla siebie wszystkim, a teraz ich rozmowa była pełna niedopowiedzeń. Przepraszam za tamte słowa, które wypowiedziałem na rocznicy, powiedział nagle Michał, a w jego głosie było coś, czego wcześniej nie znała szczerość. Wiem, że zraniłem cię bardziej, niż mogłem sobie wyobrazić. To, co wtedy powiedziałem, nie wiem, co we mnie wstąpiło. Eliza milczała przez chwilę, starając się przetrawić jego słowa. Przez lata powtarzała sobie, że musi odpuścić, by móc iść naprzód. Ale słyszeć to przeprosiny na żywo było zupełnie innym doświadczeniem. Było, minęło, odpowiedziała, starając się, by jej głos był spokojny. Każdy z nas poszedł swoją drogą. Nie ma sensu wracać do przeszłości. Michał spojrzał na nią z wdzięcznością. W jego oczach dostrzegła żal, ale i ulgę, że wreszcie mógł to powiedzieć. Dla Elizy to był moment, na który czekała przez lata, moment, w którym mogła naprawdę zamknąć tamten rozdział swojego życia. Choć Eliza starała się być opanowana, rozmowa z Michałem przywołała wspomnienia, które od lat starała się wyciszyć. Nagle przypomniały jej się te chwile, kiedy czuła się zagubiona, zraniona, osamotniona w małżeństwie. Mimo wszystkich sukcesów, które osiągnęła, te wspomnienia wciąż gdzieś w niej tkwiły, jak drzazgi, których nie da się całkowicie usunąć. Podczas przyjęcia Eliza zauważyła, jak Michał rozmawia z innymi gośćmi. Zastanawiała się, czy on także odczuwa tę pustkę, którą ona kiedyś tak dobrze znała. Czy żałował, że ich małżeństwo zakończyło się w taki sposób? A może on również był teraz szczęśliwy, choć na inny sposób? Pod koniec wieczoru, gdy większość gości zaczęła się rozchodzić, Eliza zbliżyła się do Michała, który stał samotnie przy jednym ze stolików. Przez chwilę zastanawiała się, czy powinna do niego podejść, ale w końcu poczuła, że to jest konieczne, by w pełni zamknąć ten rozdział. Michał zaczęła, starając się zebrać myśli. Chciałabym coś wyjaśnić. Wiem, że nasze małżeństwo nie było idealne. Popełniliśmy błędy, oboje. Ale nie chcę, żebyśmy żyli z żalem. Wybaczam ci i mam nadzieję, że ty również mi wybaczysz. Michał spojrzał na nią z wyrazem ulgi na twarzy. Jego twarz rozjaśnił delikatny uśmiech. Elizo, ja już dawno zrozumiałem, jak wiele straciłem. Zajęło mi to trochę czasu, ale teraz wiem, że nasze rozstanie było nieuniknione. Czasu nie cofniemy, ale cieszę się, że mogę teraz to usłyszeć. Te słowa były dla Elizy jak balsam na rany, które przez lata nie mogły się zagoić. Czuła, że teraz, po tych 10 latach, może naprawdę zostawić przeszłość za sobą. Gdy przyjęcie dobiegło końca, Eliza czuła, że jest gotowa na nowy etap w swoim życiu. Wyszła z domu Marii z poczuciem, że coś w niej zostało uzdrowione. Przeszłość, choć wciąż część niej, nie miała już takiej władzy jak wcześniej. Czuła się wolna od ciężaru, który nosiła przez lata. Kiedy wracała do swojego mieszkania,
Myślała o tym, jak potoczyłoby się jej życie, gdyby pewne decyzje zostały podjęte inaczej. Ale wiedziała, że teraz nie ma już sensu żałować. Każda decyzja, każde doświadczenie uczyniło ją tym, kim jest dzisiaj silną, niezależną kobietą, która znalazła swoje miejsce w świecie. W drodze do domu zatrzymała się na chwilę na jednym z mostów, spoglądając na rzekę płynącą spokojnie w dole. Pomyślała, że tak właśnie wygląda jej życie kiedyś wzburzone, teraz płynące spokojnie, nieco wolniej, ale pewnie. W głębi serca czuła, że odnalazła to, czego tak długo szukała: wewnętrzny spokój i równowagę. Po tamtej nocy Eliza skupiła się na przyszłości. Jej kariera wciąż się rozwijała, ale teraz podchodziła do niej z większym dystansem. Zrozumiała, że praca, choć ważna, nie jest wszystkim. Zaczęła poświęcać więcej czasu na rzeczy, które dawały jej radość: podróże, spotkania z przyjaciółmi, rozwijanie swoich pasji. Podczas jednego z warsztatów, które prowadziła, poznała Pawła, mężczyznę, który, podobnie jak ona, przeszedł przez trudne doświadczenia życiowe. Paweł był architektem, pasjonatem sztuki i człowiekiem o głębokim wewnętrznym spokoju. Ich pierwsze spotkanie było pełne długich rozmów o życiu, sztuce i tym, co naprawdę ważne. Eliza poczuła, że w Paul znalazła kogoś, kto rozumie ją na głębszym poziomie. Ich relacja rozwijała się powoli, bez pośpiechu, ale z każdym dniem zyskiwali na bliskości. Paweł nie próbował jej zmieniać ani kontrolować, akceptował ją taką, jaką była. Dla Elizy to było coś nowego, coś, co wcześniej wydawało się nieosiągalne. Z czasem ich relacja przekształciła się w coś więcej. Eliza po raz pierwszy od wielu lat poczuła, że może kochać i być kochaną bez lęku, że straci siebie. Paweł, choć był inny niż Michał, był tym, kogo Eliza potrzebowała, kimś, kto dzielił z nią radość życia, ale także rozumiał trudności, które oboje przeszli. Minęło 10 lat od tamtego wieczoru u Marii. Eliza była teraz szczęśliwą, spełnioną kobietą. Jej życie, choć pełne wyzwań, w końcu nabrało sensu, którego tak długo szukała. Mimo że przeszłość wciąż była częścią jej historii, teraz patrzyła w przyszłość z nadzieją i optymizmem. W jednym z wieczorów, kiedy siedziała na tarasie swojego nowego domu, wspominając minione lata, zrozumiała, że wszystkie trudności, które przeszła, były potrzebne, by stać się tym, kim jest dzisiaj. Ostatecznie każda burza przynosi ze sobą nie tylko zniszczenie, ale i nowe życie, nową nadzieję. I choć przeszłość była pełna bólu, to teraz wiedziała, że każda rana może się zagoić, a każdy ból przynieść ostateczne wyzwolenie. Eliza zamknęła tamten rozdział, z wdzięcznością przyjmując wszystko, co życie jej dało, dobre i złe. Wreszcie była w stanie naprawdę zacząć nowe życie, pełne miłości, akceptacji i spokoju, na które tak długo czekała.